bardzo szczególnych okolicznościach, w szczególnym czasie. Polska i Europa są w oku gospodarczego cyklonu. Pandemia była swego rodzaju czarnym łabędziem, czyli zjawiskiem bardzo nieprawdopodobnym, ale wpływającym ogromnie na losy świata, losy gospodarcze, losy polityczne. Po 24 lutego mamy wrażenie, że cały klucz czarnych łabędzi nadleciał nad europejskie niebo i mierzymy się z wyzwaniami, o których dawno chcielibyśmy zapomnieć. Te czarne łabędzie, czy raczej czarne worony Putina, tworzą bardzo niebezpieczną mieszankę, mieszankę, o której ekonomiści mówią perfect storm. Zakłócone łańcuchy dostaw, zwyżki cen energii, rosnące ceny żywności, rosnące ceny surowców, mała skłonność do inwestycji, co jest również zrozumiałe, to wszystko tworzy trudne środowisko gospodarcze. Ale jednak uważam, że przyszłość przed Polską, przed Europą Centralną i przed Unią Europejską wcale nie musi rysować się w czarnych barwach. Że jesteśmy na dobrej drodze, aby przezwyciężyć wszystkie problemy pandemiczne, popandemiczne. Potrzebujemy jednak odpowiedniego rozstrzygnięcia na Ukrainie, utrzymania suwerenności przez Ukrainę i opuszczenia Ukrainy przez wszystkich żołnierzy rosyjskich. To wielkie zadanie przed Europą, przed wolnym światem. Ale dziś chciałbym skoncentrować się na kwestiach związanych z gospodarką. Szanowni Państwo, najpierw kilka interpretacji, moich interpretacji tego, co dzieje się wokół nas w związku z trudnym czasem wojny. Europa już raz po strasznej wojnie, straszliwej wojnie, II wojnie światowej, potrafiła się podnieść dosłownie z gruzów. Potrafiła się podnieść i utworzyć odpowiednie instytucje, plan Marszala, Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, EWG, po to, żeby zbudować płaszczyznę do pokojowego istnienia. I dziś jest właśnie też taki szczególny czas, że musimy myśleć poza dotychczasowymi schematami. Musimy wyobrazić sobie rozwiązania, które do niedawna jeszcze nikomu nie przychodziły do głowy. I stąd też proponujemy takie rozwiązania, proponujemy plan odbudowy Ukrainy, plan nadziei dla Ukrainy, ale także dla całej Unii Europejskiej, plan, który będzie opierał się o nowe założenia geopolityczne. Bill Clinton mówił w swoim czasie: gospodarka głupcze. Ja myślę, że w dzisiejszym czasie to za mało. Musimy mówić: geopolityka głupcze. Musimy zwracać uwagę na wszystkie realia międzynarodowe, które wokół nas mają miejsce. Kiedy Dmitrij Miedwiediew prześmiewczo zauważał, że Europa nie wytrzyma jednego tygodnia bez rosyjskiego gazu, to nam wmawiano, że nasza twarda postawa wobec Rosji to postawa rusofobiczna. Dziś widzimy, że coraz więcej państw, także Europy Zachodniej, rozumie wielkie zagrożenie ze strony Rosji. Dziś ja nie tak bardzo obawiam się zerwanych łańcuchów dostaw, łańcuchów produkcji, łańcuchów handlu z Rosją, co obawiam się tego, że znajdą się za szybko tacy, którzy będą chcieli te łańcuchy z Rosją odtwarzać. Dlatego musimy zdecydowanie wspólnie postawić tamę rosyjskiej agresji tu i teraz i to jest to, co robimy poprzez sankcje, ale także musimy nie dopuścić do powrotu tego, co było. Nie zgodzić się na to, aby było tak, jak było. Gerhard Schröder w niedawnym wywiadzie, bodaj dla New York Times, powiedział, że gaz płynął, w związku z tym zapłata szła w drugą stronę.
bez żadnej skruchy, tak jak gdyby nigdy nic się nie stało, bez żadnej refleksji, prawda, pecunia non olet, wszystkie te zasady związane z handlem, ze zbrodniarzem muszą ulec zasadniczej zmianie. I jestem przekonany, patrząc na dzisiejszy stan świadomości przywódców zachodnich, że one ulegną zmianie i że nie będzie powrotu do tego, co było wcześniej. A to niezwykle ważne, bo budujemy nowy porządek geopolityczny. Na naszych oczach powstaje nowy porządek geopolityczny. My mamy swoje wyzwania, ale jak dawno już nie musieliśmy jednocześnie uczestniczyć w wielkich wydarzeniach międzynarodowych, współkształtować je, współkształtować świadomość opinii publicznej Zachodu, która jest naszym wielkim sojusznikiem w tej walce o wolność, w tych zmaganiach o wolność. Szanowni Państwo, ale Putin nie tylko uderzył na Ukrainę. Putin zaatakował także bezpieczeństwo energetyczne w Europie. Putin zaatakował bezpieczeństwo żywnościowe i Putin zaatakował inflacją. Przygotowując swoje specjalne operacje, jak to nazywa Putin i Kreml, już kilkanaście miesięcy temu rozpoczął odpowiednie działania po to, aby ceny gazu były wysokie, aby ceny nośników energetycznych były odpowiednio wysokie, żeby zdestabilizować wzrost gospodarczy, ten kruchy wzrost gospodarczy po pandemii COVID-19. A potem przyszła kolejna specjalna operacja, czyli Białoruś i granica polsko-białoruska. A potem kolejna, i to już była specjalna operacja o charakterze zbrodni wojennych. Rzeczywiście specjalna operacja ludobójstwa. I musimy zdać sobie z tego dzisiaj sprawę, że to jest druga wielka broń Putina. Putinflacja. Inflacja, poprzez którą chce zniszczyć normalny rozwój gospodarczy i odbudowę gospodarczą po pandemii. Szanowni Państwo, prezydent Joe Biden niedawno powiedział, że na inflację w Stanach Zjednoczonych, w odległej Ameryce, w 70% wpływ mają wysokie ceny energii, które zostały sprowokowane głównie przez Moskwę i przez Rosję. Z tego warto sobie zdać sprawę. Wszyscy przedsiębiorcy doskonale to rozumieją. Warto, aby także polscy politycy w pełni zrozumieli zakres tej wielkiej inflacji, która została tutaj zainstalowana przez Putina. Ale jest coś jeszcze szczególnie specyficznego dla Polski, związanego z inflacją. Otóż mamy także takich polskich twórców inflacji. To ci, którzy proponują, aby natychmiast podnieść wynagrodzenia na przykład o 20%. To są twórcy inflacji. Szanowni Państwo, oni proponują taki schemat, taki scenariusz, z jakim mieliśmy do czynienia w Turcji. Niektórzy mają krótką pamięć, ale przypomnijmy sobie, rok, dwa lata temu Turcja to inflacja na poziomie 12-15%. Brzmi znajomo? Dziś w Turcji inflację mamy na poziomie 60%. A więc ci, którzy proponują takie recepty, chcą doprowadzić do hiperinflacji. Dlaczego? Zapytajcie ich. Ci sami poprzez swoje recepty także chcą doprowadzić do wielkiego deficytu budżetowego. Deficytu, który byłby niebezpieczny w tym czasie. My będziemy prowadzili konsekwentne działania w kierunku konsolidacji finansów publicznych. Nie zgadzamy się z deficytem takim, jaki wtedy w czasach naszych poprzedników oscylował wokół 7, a nawet 8% deficyt sektora finansów publicznych. Było to bardzo niebezpieczne zjawisko. My poprzez uszczelnienie systemu finansów publicznych doprowadziliśmy do konsolidacji finansów publicznych. W zeszłym roku po pandemii było to jedynie 1,8% deficytu finansów publicznych. W tym roku będzie to deficyt większy na poziomie około 4%,
ale w aktualizacji programu konwergencji dla Komisji Europejskiej pokażemy solidną ścieżkę redukcji tego deficytu po to, aby uzmysłowić wszystkim, jaką wielką wartością jest równowaga makroekonomiczna. I my tej równowagi nie damy naruszyć. Nie damy jej naruszyć poprzez recepty fałszywych proroków, złych doradców, zwiększające deficyt. Oni wtedy zabrali OFE, pamiętacie Państwo bagatela, 150 miliardów złotych, podnieśli VAT. My prowadzimy inną politykę, politykę obniżenia podatków po to, aby wzmacniać oszczędności dostępne u Polaków w gospodarstwach domowych, po to, żeby poprawiały się bilanse i wyniki gospodarstw domowych. A więc, Szanowni Państwo, nasze recepty będą receptami zdrowej gospodarki, zdrowej makro i mikroekonomii. Inwestorzy zagraniczni rozumieją to i doceniają, bo widzą, jaki jest stan polskiej gospodarki. Ale chcę też podkreślić, że ryzyka związane z inflacją są przez nas dostrzegane. Dostrzegane i we właściwy sposób adresowane. Polityka pieniężna ręka w rękę z polityką fiskalną i regulacyjną będzie konstruowała odpowiedni, optymalny policy mix po to, żeby inflacja była pod kontrolą. Polityka kursowa, szczególnie ważna, tutaj rola Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego jest bardzo widoczna. Doprowadziliśmy do wzmocnienia złotówki i będziemy dbali o to, aby złotówka była wystarczająco mocna, aby zarówno wsad importowy do naszej produkcji nie ucierpiał, bo przecież wysokie ceny tego wsadu podwyższają koszty produkcji, a jednocześnie, aby wszyscy, którzy korzystają z euro czy z dolarów, również w możliwie małym stopniu odczuli skutki tego kryzysu. Będziemy także wpływali wszelkimi innymi sposobami na redukcję inflacji. Spójrzcie Państwo na nasze działania w obszarze tarczy antyinflacyjnej. Zainstalowaliśmy ją już w grudniu. Wzmocniliśmy w styczniu i w lutym. I ona doprowadziła bardzo skutecznie do ścięcia szczytu inflacyjnego zgodnie z analizami ekonomistów o ponad 1,5 punkta procentowego. Tak się stało w lutym. Dowody na to są już dzisiaj w statystykach GUS-u. Ale potem przyszła wojna. I ona wszystko z powrotem zakłóciła. Dlatego dziś będziemy prowadzili bardzo ostrożną politykę redukcji inflacji przy równoczesnej dbałości o budżet państwa. I będziemy wpływali na te czynniki inflacyjne, na które mamy wpływ, czyli na tak zwaną inflację bazową. Bo przecież na ceny surowców energetycznych, porwane łańcuchy dostaw, wpływ mamy bardzo, bardzo ograniczony i pośredni, zwłaszcza poprzez nasze działania polityczne i to, co dzieje się na polu walki o suwerenną Ukrainę. Ale Szanowni Państwo, wchodząc głębiej w gospodarkę, gospodarka to przede wszystkim ludzie, to społeczeństwo. I nasza polityka gospodarcza będzie skonstruowana według jednego azymutu. Ten azymut definiuje się następująco. Nikogo nie pozostawimy za burtą. Będziemy tworzyli kolejne rozwiązania gospodarcze, które mają wszystkim grupom społecznym pomóc przetrwać tą podróż przez wzburzone morze kryzysu gospodarczego, które całej Europie, całemu światu zaserwował Putin, Kreml i zbrodnicza polityka Moskwy. Dlatego doprowadziliśmy do obniżek podatków. Bezprecedensowej obniżki podatków z 18 na 17, a teraz 17 na 12 punktów procentowych. Podniesienia kwoty, do której Polacy mogą pracować w ogóle bez podatku. Do 30 tysięcy złotych. Te dwa parametry tworzą wyjątkowo korzystną przestrzeń dla klasy średniej. A dodatkowo jeszcze podnieśliśmy próg podatkowy, drugi próg podatkowy
pierwszy raz po kilkunastu latach do 120 tysięcy złotych. To tworzy przestrzeń wzrostu oszczędności. Oszczędności gospodarstw domowych, bo one są dzisiaj ważne. Zdajemy sobie z tego sprawę. Ale żeby tak się stało, to tu chcę też powiedzieć o wielkiej roli sektora bankowego. Szanowni Państwo, miałem kiedyś z tym sektorem bardzo dużo do czynienia. Znam bilans, rachunek wyników banków od podszewki. Całego sektora i banku centralnego, ale przede wszystkim banków komercyjnych. Dziś banki komercyjne nadmiernie korzystają z rosnących stóp, z rosnących stóp procentowych. I dlatego dziś mam nadzieję, że we wszystkich bankach komercyjnych, komitetach ALCO, prowadzone są pilne analizy dotyczące podniesienia stóp procentowych na depozyty dla ludzi, dla obywateli i dla firm. To powinno dzisiaj się dziać na naszych oczach. W ślad za wzrostem oprocentowania obligacji, także dla obywateli polskich, natychmiast powinny pójść lokaty i depozyty dla zwykłych Polaków, dla polskich rodzin, dla polskich małych i średnich przedsiębiorców. Nie czekajcie dłużej, ponieważ jest to nadmierny zysk, który pojawia się w waszych portfelach. Niesprawiedliwy zysk. I dlatego jestem przekonany, że te zerowe czy jednoprocentowe depozyty przejdą za chwilę do przeszłości i pojawią się realne, dobre stawki dla lokat bankowych, co najmniej 3 czy 4%, które muszą podążać w ślad za rosnącą stopą referencyjną banku centralnego. Szanowni Państwo, ale to tylko pierwszy krok w kierunku zadziałania na rzecz wszystkich tych, którzy potrzebują odczuć pewnego rodzaju ulgę w tych trudnych okolicznościach, także kredytowych, w których się znaleźliśmy. I dziś chcę w kilku zdaniach przedstawić nasz plan, który został także przedyskutowany z sektorem bankowym, ale decyzja polityczna została podjęta i o niej dzisiaj tutaj teraz powiem. Otóż ta wojna doprowadziła także do podnoszenia cen przez bank centralny, cen kredytów przez bank centralny. W ślad za tym rosną ceny WIBOR-ów. I dlatego zaproponujemy czteropunktowy, odważny plan, który ma ulżyć kredytobiorcom złotówkowym, który ma pomóc przejść im przez ten trudny czas podniesionych stóp procentowych, ponieważ nasz rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości, nie chowa głowy w piasek. Jak dostrzegamy problemy, natychmiast staramy się z nimi zmierzyć. Nie zachowujemy się tak, jak jeszcze niedawno nasi poprzednicy, którzy mówili, że byli odporni na wołania ze strony przedsiębiorców na przygotowywanie pakietów gospodarczych. Ten pakiet dla kredytobiorców chciałbym teraz pokrótce Państwu zaprezentować. Po pierwsze, proponujemy tak zwane wakacje kredytowe w roku 2022 i 2023 dla wszystkich kredytobiorców, którzy będą mieli trudność w spięciu budżetów domowych i będą chcieli skorzystać z takich wakacji kredytowych. One będą skonstruowane następująco. Jedna rata kredytowa w kwartale w roku 2022 i 2023 zostanie niejako właśnie przesunięta do spłaty bez odsetek, czyli łącznie w tym okresie będzie to 8 rat kredytowych. Jeżeli ktoś płaci dzisiaj ratę kredytową na przykład 1500 zł i ta rata została podniesiona na 2400 zł, o 900 zł załóżmy, to 4 razy w roku ta rata kredytowa 2400 zł będzie przesunięta do spłaty bez odsetek, a więc będą to swojego rodzaju wakacje kredytowe. To punkt pierwszy. Punkt drugi. Szanowni Państwo, apelowaliśmy długo o to, aby banki wypracowały odpowiedni, bardziej przejrzysty, bardziej transparentny i sprawiedliwy mechanizm kalkulowania kosztów kredytu niż WIBOR. Niestety nie doszło do tego aż do obecnego momentu.
Dlatego od 1 stycznia 2023 roku razem z regulatorem rynku, ale przede wszystkim we współpracy z Sejmem, narzucimy obowiązek posługiwania się inną niż WIBOR transparentną stawką pochodzącą z rynku międzybankowego depozytów overnight. Jest ona, jakkolwiek by to nie brzmiało technicznie, znacząco bardziej korzystna dla wszystkich kredytobiorców. Kredytodawcy, czyli banki, będą musiały obniżyć swoją marżę i to obniżyć mniej więcej o 1/6. Dzisiaj będzie to znacząca obniżka, nawet 0,9, nawet 1 punkt procentowy na marży, ale w cyklu życia produktu będzie to około 0,3-0,4 punkta procentowego. Też znacząca obniżka, pokazuje cały wymiar naszej zmiany, a jednocześnie tu i teraz ta pomoc będzie najbardziej dostrzegalna zaraz po wdrożeniu tych rozwiązań. Punkt trzeci. Dla tych kredytobiorców, szanowni państwo, którzy znajdą się w szczególnie trudnej sytuacji, dla których rata kredytu będzie przekraczała 50% dochodu, albo którzy staną się bezrobotni i nie będzie ich stać na spłatę kredytu, zmuszamy sektor bankowy do skonstruowania dużo bardziej realnego i znacząco większego funduszu wsparcia kredytobiorców. Banki będą musiały zasilić ten fundusz dodatkową kwotą w wysokości 1 400 000 000 zł. Będzie to 2 miliardy złotych co najmniej, które będą uzupełniane i które będą służyły do wsparcia tych kredytobiorców, którzy będą najbardziej tego potrzebowali w następującym schemacie. Będzie to wsparcie dopuszczalne przez 3 lata do wysokości 2000 zł łącznej raty miesięcznie, a więc 24 tysiące złotych rocznie, a więc 72 tysiące złotych przez 3 lata i 1/3 z tej kwoty będzie mogła zostać całkowicie umorzona w kolejnych okresach już po podjęciu spłaty kredytu hipotecznego przez kredytobiorcę. To, szanowni państwo, duży koszt dla sektora bankowego. Oni będą musieli ponieść te koszty. Banki komercyjne będą musiały ponieść te koszty. Mają dzisiaj te środki pochodzące chociażby z wysokiej bardzo marży depozytowej. Ja widzę to bardzo wyraźnie. Widzę ich bilans, widzę ich rachunki wyników. Dla 100 tysięcy kredytobiorców, którzy w perspektywie 2 lat będą mogli skorzystać z tego instrumentu, z tej ulgi, będzie to koszt nawet około 5 miliardów złotych, ale koszt, który będzie mógł być w sposób bezpieczny zaabsorbowany przez sektor banków komercyjnych. Te działania już dzisiaj są przygotowywane i one bardzo szybko wejdą w życie. I punkt czwarty z tego pakietu to zdecydowane wzmocnienie odporności całego sektora bankowego poprzez utworzenie funduszu pomocowego w wysokości 3,5 miliarda złotych. To także będzie fundusz, który nie będzie zasilony z budżetu państwa. To wszystko są środki, które będą pochodziły z sektora banków komercyjnych, z zysków banków komercyjnych. Te wszystkie działania mają doprowadzić do tego, aby rynek kredytów hipotecznych został unormowany. Apeluję po raz kolejny o wypracowanie przez banki komercyjne stopy stałej dla kredytów hipotecznych. To jest to bezpieczeństwo, które możecie zagwarantować klientom, obywatelom, Polakom. To jest dzisiaj fundamentalnie istotna przesłanka dalszych działań. A unormowanie tego rynku ma doprowadzić także do tego, że nie tylko dzisiejsi kredytobiorcy złotówkowi, ale także wszyscy przyszli obywatele, którzy będą chcieli w ten sposób przyspieszyć możliwości zakupu mieszkania czy domu, będą mieli nadzieję na to, że otrzymają bezpieczny produkt, produkt, który da im perspektywę szybszego nabycia mieszkania, poprawy warunków mieszkaniowych. To jeden duży filar w obszarze działań gospodarczych, który też jest częścią naszej tarczy antyputinowskiej. Filar dla kredytobiorców.
ale także przygotowaliśmy pakiet dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy są poszkodowani najmocniej, na przykład w sektorze transportowym. Choć widzimy, że bilans przedsiębiorców jest silny. Ich zyski są bardzo, bardzo przyzwoite. Chcemy jednak wesprzeć ich w ekspansji międzynarodowej, w internacjonalizacji, jeśli mogę tak rzec, także małych i średnich podmiotów. To niezwykle ważne dla poprawy rachunku bieżącego. Widzimy to, co dzieje się w rachunku bieżącym i mamy dobry plan przygotowany dla poprawy rachunku bieżącego. W ramach tego planu będziemy także, mam nadzieję, już wkrótce mogli skorzystać z Krajowego Programu Odbudowy. On także wzmocni nasz potencjał inwestycyjny. Potencjał inwestycyjny w wielu obszarach, co jest dla nas niezwykle ważne w naszym policy mix na kolejne lata. I ten dobry, konstruktywny plan gospodarczy, makroekonomiczny i mikroekonomiczny jest dzisiaj przygotowany. Patrzymy na równowagę jako na największą wartość i na tym będziemy się koncentrować. Dlatego, szanowni państwo, kiedy rozmawiam z inwestorami międzynarodowymi, to zwracam im uwagę na to, że Polska dzisiaj, tu i teraz, w roku 2022, nie tylko z nawiązką odrobiła wszelkie straty po pandemii COVID-19, ale jesteśmy na bardzo szybkiej ścieżce wzrostu gospodarczego. Świadczą o tym niezwykle mocne wyniki podane ostatnio przez GUS. Wyniki produkcji przemysłowej, wyniki sprzedaży detalicznej. Bilanse naszych przedsiębiorstw są bardzo solidne. Poziom rentowności polskich przedsiębiorstw za rok 2021 był najwyższy w historii. To solidna baza do inwestycji na przyszłość. Jednocześnie też w gospodarstwach domowych widzimy poziom aktywów bardzo wysoki, najwyższy także w historii. Poprzez przygotowanie odpowiednich narzędzi dla inwestycji do gospodarstw domowych wzmocnimy jeszcze bardziej ich perspektywy stabilnego wzrostu i perspektywy rozwoju. Jednocześnie też nasza polityka gospodarcza jest niezwykle odpowiedzialna. Najlepszym dowodem na to jest najniższy w historii III Rzeczpospolitej poziom bezrobocia. Jeden z najniższych w Unii Europejskiej, drugi po Republice Czeskiej, drugi najniższy w Unii Europejskiej. To dobre podstawy, szanowni państwo, abyśmy dzisiaj, wchodząc w ten trudny czas, który oby był jak najkrótszy, daj Panie Boże, żeby wojska rosyjskie jak najszybciej wyszły z Ukrainy. Będzie czasem nie tylko wielkich wyzwań, ale tak, powiem to, także czasem wielkich szans dla Polski. Bo co się może stać? Już po pandemii, ale także dziś tym bardziej, te pozrywane łańcuchy produkcji, te zerwane ogniwa dostaw z Dalekiego Wschodu i z Rosji gdzieś muszą być odtworzone. Gdzie one będą odtworzone? One będą odtwarzane także w Polsce, głównie w Polsce, bo mamy znakomitych pracowników, wspaniałych przedsiębiorców, utalentowanych pracowników i rozsądną politykę makroekonomiczną. A więc perspektywy dla wzrostu gospodarczego są bardzo solidne. W przyszłym roku bardzo dobre. W tym roku także sądzę, że będzie to co najmniej 4% PKB. Ale do tego potrzebne jest jedno. Europa musi wyjść zwycięsko z tego starcia z Rosją. Musimy wyjść zwycięsko ze starcia ze zbrodniczym rosyjskim reżimem. Rosja wydestylowała z nowożytnej historii wszystko, co najgorsze. Nacjonalizm, imperializm, kolonializm. Tak, Rosja chce skolonizować kraje ościenne. Dlatego to jest walka nie tylko o lepszą przyszłość Ukrainy. To jest walka także o lepszą przyszłość Polski. I Europa ma wystarczająco wiele siły, aby z tego starcia ze zbrodniczą Rosją wyjść zwycięsko. Ale brakuje jej trochę woli
i brakuje jej wiary. Ale ta wola i ta wiara jest na Ukrainie. Ta wola i ta wiara jest w Polsce, jest w Europie Środkowej. My tę wolę i tą wiarę przekazujemy Europie Zachodniej i wierzę, że ona także będzie zdecydowanie działała w kierunku pokonania wszystkiego, co złe w Rosji. I Polska będzie jednocześnie tym centrum nadziei. Centrum nadziei na przyszły rozwój gospodarczy u nas w Europie Środkowej, ale także całej Unii Europejskiej. Wierzę głęboko, Szanowni Państwo, że tak właśnie będzie. A żeby tak się stało, potrzebujemy tylko jednego, aby cywilizacja wolności dała łupnia tej cywilizacji barbarzyńców. Niech tak się stanie. Wierzę głęboko, że tak będzie. Dziękuję bardzo.